pamięciem i potwierdzeniem kaplicy kresowej. Serdecznie witam się do serdecznie arcybiskupa Mariana Kołębierskiego, jego eminencję, księdza Henryka Kłębica i księży biorących udział w dzisiejszym celebrze. Serdecznie witam pana wojewody, pana Aleksandra Marka Skórki, wojewody dolnośląskiego. Witam pana doktora Łukasza Kamińskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Witam panie i panów posłów, sejm i senatu. Witam pana pułkownika Stanisława Oleksiaka, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Witam pana profesora doktora Włodzimierza Sulei, dyrektora Wrocławskiego Wydziału Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Witam przedstawicieli Wojska Polskiego i Policji. Witam poczty sztandarowe i warte honorowe Wojska Polskiego. Witam harcerzy i młodych szkodów. Witam wszystkich przedstawicieli organizacji kresowych i kombatanckich przybyłych z kraju i miejscowych. Witam parafian tej pięknej świątyni. Po mszy świętej odbędzie się odsłonięcie kaplicy Kresowia, a po mszy zaproszonych gości zapraszam na